tak tańcowali, tańcowali do białego rana, aż się umordowali i przybyliście do domu. Ale to nie koniec. Nad ranem pan młody, tu starosta weselny, przychodzi i zapraszali gości. Wszyscy zaczęli się goście schodzić na wesele i częstować drobnym rytuałami. Zapraszamy za stół, zapraszamy. Na rodzicielu, Kuba może chleba pokroić, chleba pokroić, kołacza pokroić. I następną równie prosił do tańca. Moi drodzy, przed tym świętym obrazem spotykamy się po to, żebyście się żyli w zgodzie. A wy, moi drodzy, nie po to spotkaliśmy się, żeby pić i tańcować, ale żeby tych ludzi młodych do świętego sakramentu doprowadzić. Całego serca, żeby Bogu nigdy nie zabrakło miłości. Trzeba brać od młodych, co by im się dobrze żyło. Panna młoda broniła się przed tym, to nie było takie proste. Pierwszy raz rzucała. Drogie złoto religijno, krótko święto. Trzeba było zapukać trzy razy. Wieniec z talerzem, a wszyscy goście podchodzili, składali życzenia i oczywiście rzucano na ten talerz drobne pieniążki. Mówiła przeważnie, Bóg zapłać i całowała ofiarodawców, tak jak również żądano od pani młodej tego, ale tak.